Cześć, tu Pan Belfer, najlepszy YouTuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród YouTuberów. Witaj na kolejnej lekcji chemii. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i wdusisz dzwoneczek. A jeśli to wideo będzie dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i jakiś miły komentarz. No to zaczynamy! Ok. No to witajcie na lekcji pod tytułem Jakie właściwości i zastosowanie mają wybrane wodorotlenki? Dzisiaj przed nami pięć prostych punktów. Po pierwsze, jaki jest podział wodorotlenków, co to są zasady, jakie właściwości mają wodorotlenki, na czym polega amfoteryczność wodorotlenków oraz jakie zastosowania mają wybrane wodorotlenki. To co? Lecimy. Ok, po pierwsze, wodorotlenki i ich podział. Dzielimy je. Możemy je podzielić ze względu na charakter chemiczny, i tutaj mamy podział następujący. Już tutaj słuchajcie, rysujemy sobie wszystko. Mogą być to wodorotlenki zasadowe. Zasadowe. Przykładem takiego wodorotlenku jest znany wszystkim wodorotlenek sodu, bo takie wykazują właściwości, i mogą być to wodorotlenki amfoteryczne. Amfoteryczne. Amfoteryczność już pojawiła się wcześniej przy tlenkach, więc, jakby co, to możecie sobie wrócić do tamtej lekcji. Przykładem wodorotlenku amfoterycznego może być na przykład wodorotlenek glinu ALOH trzy razy wzięte. Dobra, to jest jeden z podziałów, czyli jeżeli chodzi o charakter chemiczny, zasadowe i amfoteryczne. I następny podział to może być ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Mamy wodorotlenki, które są rozpuszczalne. Rozpuszczalne. Okay. I tutaj przykładem znowu może być NaOH, nie ma co komplikować. NaOH, czyli wodorotlenek sodu. I mamy wodorotlenki, które są słabo rozpuszczalne. Słabo rozpuszczalne w wodzie. Przykładem takiego wodorotlenku, takiego wodorotlenku może być wodorotlenek. Berylu. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie. Ok, czyli widzicie podział ze względu na charakter chemiczny. Tu mamy charakter chemiczny, proszę bardzo. Ciach, tak? I możemy mieć zasadowe i amfoteryczne. Oraz podział ze względu, uwaga, na rozpuszczalność w wodzie. Mamy rozpuszczalne i słabo rozpuszczalne. Dobra, jedziemy dalej. Mm. Słuchajcie, co to są zasady? Bo to już się pojawiło, tak? Ten, co to są właściwości zasadowe, także że coś tam się tutaj pojawia, że coś ma charakter chemiczny, że to jest zasada, że jest zasadowy charakter chemiczny, a teraz co to jest w ogóle zasada? Teraz uwaga, zasada to są niektóre wodorotlenki, nie wszystkie, i to są dokładnie te, które są rozpuszczalne w wodzie. I dotyczy to wszystkich wodorotlenków pierwszej i drugiej grupy układu okresowego, czyli wiecie, grupa układu okresowego bez berylu. Na, na górze grupy drugiej w układzie okresowym jest beryl. To wodorotlenek berylu nie jest zasadą. No i teraz do tego, żeby to ocenić, używamy. Bardzo często czegoś, co nazywa się tabela rozpuszczalności. Zobaczcie, tabela rozpuszczalności soli i wodorotlenków. I teraz, co jest ciekawe, dokładnie tu, w tym miejscu, akurat w tej tabeli, są wodorotlenki. Skąd wiem, że to są wodorotlenki? No bo zobaczcie. Mamy tutaj grupę wodorotlenkową zaznaczoną OH. I teraz z drugiej strony tu mamy różne, różne kationy metali. No i teraz co trzeba zrobić? Teraz trzeba po prostu sprawdzać sobie z tej krzyżówki, gdzie nam się krzyżuje OH i dany metal, jaka nam wychodzi tam literka. Czy to jest rozpuszczalne, czy nierozpuszczalne w wodzie, albo czy słabo rozpuszczalne, bo zawsze częściowo jakiś się rozpuszcza, tak trzeba przyjąć. Tylko że czasami jest tego tak mało, że my tego nie widzimy, nie wykazują nam tego różnego rodzaju aparaty, ale trzeba założyć, że jednak jakieś tam pojedyncze, mogą nam się wodorotlenki rozpuścić w wodzie, więc raczej dzielimy na słabo rozpuszczalne i rozpuszczalne w wodzie. No dobra, ale teraz zobaczcie, co to znaczy. To znaczy, że na przykład biorę sobie Na i OH i sprawdzam, czy wodorotlenek sodu jest rozpuszczalny. No i to jest to. No i czekajcie. I widzę elegancko, że jest literka. No. O, teraz się postaram. O, się postaram. Że jest literka R, co oznacza, że jest to substancja rozpuszczalna w wodzie. Ale teraz na przykład wezmę sobie CU i OH, tak, czyli wodorotlenek miedzi, i widzę tutaj literkę N. To znaczy, że ta substancja nie jest rozpuszczalna w wodzie. To znaczy, że ta substancja mogłaby być zasadą, znaczy mogłaby być, jest zasadą, tak? Wodorotlenek sodu jest zasadą, ale za to wodorotlenek miedzi nie jest zasadą. Nie jest zasadą. Dobra, to jest wszystko, co tak naprawdę musicie ocenić, jeżeli chodzi o zasadowość tak? wodorotlenku. I co to są zasady? To są te, które są rozpuszczalne w wodzie. Koniec. Dobra, jedziemy sobie dalej. Jakie właściwości mają wodorotlenki? Po pierwsze, wodorotlenki, które rozpuszczają się w wodzie, są elektrolitami, czyli przewodzą prąd elektryczny. Ich roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny, czyli jeżeli macie bateryjkę, kabelek, żarówkę itd. i przetniecie kabelek i wsadzicie jeden koniec, drugi koniec do roztworu tego wodorotlenku, no to zaświeci Wam się żarówka, tak jakby kabelek cały czas był połączony ze sobą. Dlaczego? Bo ten roztwór przewodzi prąd elektryczny. To jest ważne, tak? Dlatego mówimy, że... Wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie są elektrolitami. Następna ciekawa właściwość. Wodorotlenki wykazują właściwości higroskopijne. Co to znaczy? To znaczy, że pochłaniają wilgoć z otoczenia, czyli tak naprawdę wodę. I teraz zobaczcie eksperyment, który robiłem lata temu takim kiepskim sprzętem z moimi uczniami. E, możecie sobie zobaczyć tutaj. To był cały dzień roboty. Zdjęcia były robione kamerą, tutaj taką bardzo kiepskiej jakości bo 100 lat temu. I to było w ramach projektu. I teraz zobaczcie, tutaj mamy wodorotlenek sodu, został użyty. O, proszę bardzo, w takich granulkach i szalka Petriego. I na tej szalce Petriego po prostu położyliśmy sobie te, te płatki granulki tego naszego wodorotlenku sodu i czekaliśmy. I zobaczcie, co się dzieje. To widać na tych zdjęciach. Tak? Kolejne zdjęcia w ciągu jednego dnia i potem będzie następne zdjęcie, kiedy wróciliśmy do stali. I co? co widać? Coraz większy połysk tych płatkach tego wodorotlenku sodu widać, to znaczy, że on pochłania wilgoć z otoczenia, czyli woda, która gdzieś tam była w powietrzu, on ją pochłania i zaczyna się jakby rozpuszczać w tej wodzie, która go otacza. My tego nie widzimy oczywiście, bo para wodna jest niewidoczna gołym okiem, ale gdzieś jest. I teraz zobaczcie na tym zdjęciu już następnego dnia, widać jak o, czekajcie, bo nam się przesunęło, yy, widać jak tej wody on tam pochłonął, o. O, jak pochłoną tak? Także y, to jest ta higroskopijność zdolność pochłaniania wilgoci z otoczenia. Dobrze, yy, to, to niektóre wodorotlenki, to nie jest tak, że wszystkie, ale niektóre wodorotlenki, szczególnie właśnie pierwszej i drugiej grupy układu okresowego, pierwiastków po, yy, wykazują takie właściwości higroskopijne. Ale nie tylko wodorotlenki, na przykład kwas Cierkowy 6 też ma właściwości higroskopijne, czyli po, po, potrafi pochłaniać wilgoć z otoczenia. Yy, niektóre wodorotlenki trudno rozpuszczalne w wodzie, tak jak na przykład wodorotlenek miedzi 2 CuOH 2 razy wzięte lub wodorotlenek żelaza 3 FeOH 3 razy wzięte, mogą ulegać rozkładowi pod wpływem temperatury. Teraz zobaczcie, tu jest taki eksperyment. Znowu na YouTube, gdzie ich udało mi się znaleźć. Okej, okay. gdzie mamy pokazany roz... wodorotlenek miedzi? 2, O, zobaczcie jest ogrzewany, on wcześniej był otrzymany przez reakcję siarczanu 6, miedzi 2 z wodorotlenkiem sodu i powstał taki niebieski osad, go widać i on jest ogrzewany teraz, widzicie, płomieniem po prostu palnika spirytusowego i cały czas mieszany i teraz zaobserwujecie jedną ważną rzecz, nie wszystkie oczywiście wodorotlenki to potrafią zrobić, ale właśnie tu jest napisane, że wodorotlenek miedzi 2, ten, który obserwujecie teraz na filmie i jeszcze wodorotlenek grzewa za 3, takie coś potrafi zobaczcie, było ogrzewany, jest na chwilę odstawiony i zwróćcie uwagę na kolor, to jest bardzo ważne, on teraz jest taki turkusowy tak? I to jest osad, a za chwilę ten kolor się zmieni, właśnie pod wpływem temperatury. I zapiszemy sobie z boku, ten film będzie sobie leciał, a my sobie z boku postaramy się na, napisać, napisać równanie reakcji. Co my tutaj mieliśmy? Słuchajcie, mieliśmy CuOH dwa razy wzięte, czyli wodorotlenek miedzi i. Temperaturę. Tak? Na strzałce pisze się temperatura. Zobaczcie, o, już widać, jak kolor się elegancko zmienia. I teraz zobaczcie, że kolor zrobi się czarny. Wiecie dlaczego zrobi się czarny? Ponieważ wytrąca nam się pod wpływem temperatury tlenek miedzi 2. Dokładnie ma czarny kolor. Ok, i wydziela się nam jeszcze woda. Oczywiście tej wody nie będziecie widzieli, bo woda tam była wcześniej, ale ta zmiana koloru pokazuje nam dokładnie, że rozłożył nam się ten wodorotlenek miedzi 2 na dwie substancje: na tlenek miedzi 2, który ma inny kolor niż wodorotlenek miedzi 2 i na wodę. O, świetnie. I to jest właśnie reakcja rozkładu super. Super, elegancko tak na to wyszło, także połączyliśmy, zobaczcie, jakieś obserwacje, plus od razu równanie reakcji chemicznej, i wszystko tu jest elegancko uzupełnione, więc jeden atom miedzi, jeden atom miedzi, więc tutaj nie musimy się martwić. Dobra, i oczywiście dwa atomy wodoru i dwa atomy tlenu przed strzałką i za strzałką. Lecimy dalej. Ok, no to teraz tak amfoteryczność. Na czym polega amfoteryczność wodorotlenków? Słuchajcie, amfoteryczność to jest zdolność reagowania zarówno z kwasami, jak i zasadami. I to już mówiliśmy sobie o tlenkach, ale też niektóre wodorotlenki wykazują takie właściwości. Przykładem najbardziej, najczęściej stosowanym, najczęściej pokazywanym jest wodorotlenek glinu ALOH 3 razy wzięte. I znowu udało mi się znaleźć taki film, który pokazuje dokładnie, na czym polega ta amfoteryczność. ALOH 3 jest, ma kolor biały, nie rozpuszcza się w wodzie, ale tu mamy reakcję, w której jest pokazane, że on będzie reagował zarówno z kwasem solnym, czyli HCl, kwasem chlorowodorowym, jak i wodorotlenkiem sodu. Czyli w pewnych sytuacjach wodorotlenek glinu, ALOH3 razy wzięte, potrafi zachować się jak zasada, kiedy reaguje z kwasem. OK, wtedy zachowuje się jak zasada, no bo reaguje z kwasem. Ale kiedy reaguje z mocną zasadą, taką jak NaOH, zachowuje się jak kwas zachowuje się wtedy jak kwas, czyli jest amfoteryczny. Reaguje i z kwasami, i z zasadami. On nie jest zasadą tak naprawdę, ale zobaczcie, że potrafi reagować, bo to, to, to Alocha 3 nie jest, jest nierozpuszczalne w wodzie, więc nie jest zasadą, ale potrafi reagować i to jest ta amfoteryczność. Zobaczcie. Oglądamy sobie krótki, krótki materiał. Dobra. Ok. O, i mamy tutaj, zobaczcie, w dwóch probówkach ALOH trzy razy wzięte. Widać, że to jest taki nieprzezroczysty roztwór, czyli gdzieś tam mamy osad. I teraz zobaczcie, jest pobierany roztwór kwasu solnego, HCl, dodawany do pierwszej probówki, gdzie jest właśnie też wodorotlenek glinu. I teraz zobaczcie, jest zamieszane, jest, zostaje, ze Pięknie nam się roztwór zrobił klarowny, to znaczy, że reakcja zaszła. Jak widzicie, nam tutaj zaszła reakcja między kwasem solnym a wodorotlenkiem glinu. Teraz mamy, zobaczcie, drugą probówkę i wodorotlenek sodu został dodany do wodorotlenku glinu. I też zobaczcie, tutaj mamy do, roztwór wodorotlenku sodu, przepraszam, roztwór wodorotlenku sodu. I też mieszamy to wszystko. Zobaczcie, też nam się to wszystko zrobiło przezroczyste, to znaczy, że również reakcja zaszła. To znaczy, że Wodorotlenek glinu przereagował zarówno z kwasem solnym, chlorowodorowym, jak i z wodorotlenkiem, z wodorotlenkiem sodu. No właśnie, jak te reakcje zachodzą? No to zobaczcie, tutaj sobie spróbujemy zapisać teraz te reakcje. Po pierwsze, reakcja, mm, równanie reakcji wodorotlenku glinu z kwasem chlorowodorowym. No okej, okay, no to bierzemy sobie AL, Al OH, trzy razy wzięte, no bo wiadomo, glin jest trójwartościowy, Grupa wodorotlenkowa jedno plus kwas solny, czyli chlorowodorowy daje nam po prostu chlorek glinu, to jest trójwartościowy. Chlor w chlorkach jest jednowartościowy i oczywiście wydziela się woda. Teraz może to wszystko uzupełnić, więc sobie sprawdzam. OK. Po kolei jeden atom glinu, jeden atom glinu, zgadza się. Teraz jedziemy sobie dalej, będziemy sobie teraz chlor uzupełniali, tu jest jeden atom chloru, tu są trzy atomy chloru, więc widzę, że po tej stronie jest za mało. Mnożę razy 3. I teraz uwaga, atomy wodoru. Tutaj zobaczcie, są 3 atomy wodoru. OK, i tutaj też są 3 atomy wodoru, co daje 6 w sumie. To, żeby po tej stronie, po stronie produktów, było też 6, to muszę pomnożyć razy 3. Daje mi to teraz również 6 atomów e, wodoru. 3 razy 2. No i teraz tleny, ostatnia substancja, którą będziemy uzupełniać, ostatni pierwiastek. E, no to uwaga, mamy tak. Tutaj 3 atomy tlenu. No, i teraz uwaga, tutaj mamy też trzy atomy tlenu. Wszystko nam się elegancko uzupełniło. No dobra, to jedziemy sobie dalej. Równanie reakcji wodorotlenku glinu z wodorotlenkiem sodu. No to zaczynamy od zapisania. ALOH trzy razy wzięte plus wodorotlenek sodu, czyli NaOH daje nam. I teraz uwaga, co nam to da? Da nam to taką dosyć dziwną substancję, nazywa się ona hydroksokompleksem. Jej wzór wygląda tak, Na3, teraz bierzemy sobie taki nawias kwadratowy, Al OH. 6 razy wzięte i zamykamy nawez kwadratowy. Ja wiem, że pierwszy raz widzicie być może coś takiego skomplikowanego, ale tutaj chodzi o to, że powstała nam substancja, która jest kompleksem i co ciekawe, ona ma taką dosyć ciekawą nazwę. Nazywa się heksa Od razu tutaj sobie napiszemy to. Heksa hydroxo. glinian. Sodu. Glinian sodu. Skąd się wzięły te nazwy? Dlaczego heksa? No, uwaga, heksa, bo jest sześć. Dlaczego hydrokso? No, bo mamy to. Grupę, grupę wodorotlenkową, która nazywa się grupą hydroksylową inaczej. Dlaczego glinian? No, nie muszę Wam tłumaczyć chyba, nie, że chodzi o to, że jest obecność glinu. A dlaczego sodu? No, bo jest sód. Tutaj. No, także hexa, sodu. I teraz sprawdźmy sobie, czy musimy to uzupełniać, bo moim zdaniem zdecydowanie. Pierwsza sprawa, która mi się rzuca w oczy, no to sód. Przed strzałką mamy jeden atom sodu, a za strzałką mamy trzy atomy sodu. Proszę bardzo, tutaj, żeby było. Tu jest jeden, tu są trzy. No to, żeby nam się zgadzało, to tu muszę wstawić dużą trójkę. I teraz zobaczcie dalej. Dalej możemy policzyć sobie na przykład atomy glinu. Ok, niech to będzie tak. Tu jest na tą glinu, tu też jest na tą glinu. Spoko. I teraz ostatnią rzeczą, którą możemy sobie policzyć, to mogą być grupy OH, czyli grupy hydroksylowe, czyli grupy wodorotlenkowe. Warto je policzyć w całości. Teraz zobaczcie, tu są trzy i tutaj też są trzy OH. Widzicie? Trzy. Co daje nam sześć? 3 plus trzy daje sześć. No to teraz uwaga, tutaj też macie przecież elegancko sześć grup wodorotlenkowych. Czyli reakcja jest uzupełniona. Czyli pokazaliśmy również na podstawie właśnie zapisu równania reakcji chemicznej, że wodorotlenek glinu jest amfoteryczny, bo potrafi reagować zarówno z kwasem solnym, jak i z wodorotlenkiem sodu. Ok, no to jedziemy dalej. Słuchajcie, zastosowanie wybranych wodorotlenków, oczywiście nie wszystkich. Po pierwsze, w budownictwie. Wodorotlenek wapnia CaOH dwa razy wzięte, nazywany też wapnem gaszonym, może być używany jako składnik, znaczy jest używany jako składnik zaprawy wapiennej. Przyspiesza proces stwardnienia zaprawy. No, także to jest, dlatego on spaja nam te cegły. Dalej w rolnictwie, na pewno zwróciliście uwagę, słuchajcie, czasami gdzieś jak się poruszacie, gdzieś gdzie są jakieś sady, to że drzewa są pomalowane na biało, tak mniej więcej do połowy. To nie dlatego, że została jakaś farba po remoncie w mieszkaniu rolnikowi, tylko to jest właśnie zawiesina właśnie wodorotlenku wapnia, która ma właściwości antybakteryjne, grzybobójcze, jest lekko żrąca i to powoduje, że po prostu szkodniki nie nadgryzają nam drzewa, więc to chroni drzewo przed szkodnikami. A z kolei też w różnego rodzaju pomieszczeniach gospodarczych, takie jak, nie wiem, chlewy czy obory, też czy stajnie, też ściany są malowane często właśnie na biało tym, tym wapnem, dlatego że też grzyb się tam wtedy nie rozwija na ścianach, nie? No, i, i gdzieś tam pleśni się nie rozwija i zwierzęta mają lepsze warunki do tego, żeby sobie tam e, przebywać, w takich, e, w takich zadbanych budynkach. W farmacji, na przykład, takie wodrotenki jak wodorotenek żelaza-3, to składnik leków na niedokrwistość. Jak dobrze wiecie, hemoglobina, e, czyli tam potrzebujemy ten hem czy żelazo, no i właśnie czasami potrzebujemy leków, które nam dostarczają to żelazo, bo brakuje nam tego żelaza we krwi. No i jednym z takich substancji, która nam to dostarcza, to żelazo, jest właśnie wodorotenek żelaza-3, zawarty w niektórych lekach. Potem mamy wodorotlenek magnezu czy wodorotlenek glinu, które są składnikami leków na zgagę. Czyli jak sobie coś szkodliwego zjecie i Wam zaszkodzi, będzie was szczypało w przełyku, no to wtedy jak bierzecie jakieś lekarstwo na zgagę, to pamiętajcie, że tam w tym lekarstwie są też wodorotlenki łagodne dla naszych organizmów, ale neutralizujące sok żołądkowy, czyli w sumie rozcieńczony kwas solny, który powoduje ten efekt szczypania i zgagi. Okej, okay. no i w przemyśle kosmetycznym słuchajcie, wodoroszlenki są również wykorzystywane do produkcji m.in. past do zębów, mydeł i środków piorących. Takie piękne mydełka tutaj mamy na zdjęciu. Okej, okay. no to co? Mm. Podsumowanie. Jakie właściwości i zastosowanie mają wybrane wodorotlenki? O tym dzisiaj mówiliśmy. Po pierwsze, dowiedzieliście się, jaki jest podział wodorotlenków ze względu na charakter chemiczny i ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Dowiedzieliście się, co to są zasady i do czego służy tabela rozpuszczalności soli i wodorotlenków, jak się z niej korzysta i sprawdza. Co jest zasadą, a co nie jest zasadą, na podstawie tego, co tam jest w tej tabeli zapisane. Jakie właściwości mają wodorotlenki, Ustaliliśmy sobie, o tej higroskopijności było, że niektóre wodorotlenki też mogą się rozpuszczać pod wpływem, rozkładać pod wpływem temperatury. Tak? Także te, te, te eksperymenty tam były pokazane w formie filmu. Dalej, na czym polega amfoteryczność wodorotlenków, na przykładzie ALOH3 razy wzięte, czyli wodorotlenku klinu, który reaguje zarówno z kwasami, jak i z wodorotlenkami, czy też z zasadami. I na końcu, jakie zastosowania mają wybrane wodorotlenki. Wodoro, tlenki. No to mam nadzieję, że wszystko już jest jasne. Mam nadzieję, że ci pomogłem. Pamiętaj o subie, dzwoneczku, łapce i tej całej YouTubeowej reszcie. Poleć mnie swoim znajomym. No i do zobaczenia w kolejnej lekcji.